Prezydent Łukasz Borowiak ogłosił swój start w wyborach. Jesienią będzie ubiegał się o reelekcję z komitetu PL18 pod hasłem Łączy nas Leszno. Podjąłem decyzję, aby wystartować w wyborach samorządowych i powalczyć o kolejne 5 lat. Chciałbym, drodzy Państwo, kontynuować swoją misję na stanowisku prezydenta miasta Leszno. Myślę, że to jest odpowiedni moment po przedstawieniu tej koncepcji, mojej wizji miasta Leszna, aby powiedzieć tak, co spowodowało, że taką decyzję podjąłem. Otóż, drodzy Państwo, po pierwsze rozmowy z mieszkańcami miasta, po drugie decyzje, które były podjęte przeze mnie i będą konsekwentnie realizowane w perspektywie co najmniej 10 lat, ale także inwestycje, które realizuję dzisiaj i za które jestem odpowiedzialny. Te największe inwestycje, które realizuję, to przebudowa ulicy Wilkowickiej w kierunku Maryszewic, bardzo kluczowa, trudna inwestycja. Planowane inwestycje w centrum miasta, związane z budową Miejskiej Biblioteki Publicznej, z budową i przebudową dróg. To, co teraz się dzieje w mieście Lesznie, ale to, co jest zaplanowane w ramach środków unijnych, na które otrzymaliśmy jako miasto Leszno ogromne dotacje, nie tylko z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także z innych miast, spowodowało, że podjąłem taką decyzję. Wystartuję z Komitetu Miejskiego, z Komitetu PL18. Będą ze mną moi przyjaciele, którzy pełnią dzisiaj funkcję radnych, będą moi przyjaciele ze stowarzyszenia i będą także moi przyjaciele, którzy chcą ze mną współpracować w ciągu kolejnych 5 lat. To wszystko, drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to bardzo proszę, jestem do Państwa dyspozycji. Mogę tylko podkreślić, że nie była to decyzja łatwa, prosta. Dzisiaj z perspektywy 3,5 roku mogę powiedzieć, że jest to trudna funkcja. Trzeba mieć ogromną wytrzymałość psychiczną, trzeba umieć współpracować z różnymi środowiskami i trzeba rozwiązywać różne problemy, które mają związek z funkcjonowaniem naszego miasta. I szczerze mówiąc, zastanawiałem się bardzo długo, ale ta decyzja zrodziła się naprawdę kilka tygodni temu. Bacznie obserwowałem, Szanowni Państwo, różnych kandydatów, różne konferencje prasowe. Tego się nie da uniknąć. No i po namowie i po rozmowie z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi i mieszkańcami Leszna podjąłem decyzję. No i ta decyzja jest na tak. Stanę w wyborach samorządowych i powalczę o kolejne 5 lat, aby sprawować swoją funkcję i realizować założenia, które Państwu przedstawiłem. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Chciałbym tylko Państwu jeszcze pokazać specjalny baner i hasło, które będzie elementem promocyjnym Komitetu PL18. Całość konferencji prezydenta Łukasza Borowiaka w poniedziałkowym wydaniu naszego programu.